zatrzymania tych mieszkańców są przede wszystkim w głównej mierze turyści. I dlatego też te tematy muszą się ze sobą niesamowicie wiązać. Czyli chodzi mi o to, żeby mieszkaniec, który na terenie tej gminy mieszka, nie każdy pracuje w branży niezwiązanej z turystyką. Dużo osób, bardzo dużo osób pracuje w branży związanej z turystyką. I albo pracuje w jakimś tam hotelu, restauracji, prawda? Albo prowadzi jakiś swój mały biznesik. I chodzi mi o to, żeby ten sezon turystyczny jak najbardziej był wydłużony, żeby nie było sytuacji takiej, że przedsiębiorca, który prowadzi jakiś swój mały biznes, kiedy jest lipiec, sierpień, on nie wie, co zrobić, bo jest takie obłożenie, jest tylu chętnych na jego kwatery, tylu chętnych w jego restauracji, że on nie ma kim tych ludzi obsłużyć, prawda? A w zimie wygląda. Może ktoś przyjdzie, może ktoś nie przyjdzie, pusto. Dlatego też my jako samorząd musimy zwracać uwagę na to, żeby też powstawały tutaj również małe biznesy, ale też i my jako samorząd musimy myśleć, bo niektóre z tych przedsięwzięć muszą być przy udziale samorządu, by ten sezon był wydłużany. Czyli małe biznesy. Jakie to są te małe biznesy? Powiedzmy sobie tak. Jeżeli powstaje coś, co przyciąga turystów i tak na ulicy Krakowskiej, jeżeli to jest Park Tysiąca Różdż, jakoś tam to się tak nazywa, prawda, tego typu przedsięwzięcia, które daje inną ofertę, ciekawą, prawda? Jeżeli jest przykładowo stok narciarski, to też to jest ważne, bo to wydłuża ofertę na okres zimowy. Jeżeli my byśmy pomyśleli jako samorząd, na przykład przy współudziale tych małych biznesów w Kazimierzu o tym, żeby chociażby powstała jakaś pływalnia, która będzie służyła naszej młodzieży, ale również turystom, którzy tutaj przyjeżdżają. Nie oszukujmy się, gdybyśmy chcieli jako samorząd sami pobudować sobie przechowalnię tylko dla naszych mieszkańców, nigdy w życiu nas nie będzie na to stać, bo ona się potem nie będzie samofinansowała. Ona musi się finansować z przychodów również turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. I ja myślę, że potencjał ludzi, tych małych biznesów jest tak duży pomysłów, które my musimy skrupulatnie wykorzystywać i patrzeć, które nam służą i wspierać takie przedsięwzięcia, które służą wydłużeniu okresu turystycznego, że przykładowo sklep się nie likwiduje w okresie zimowym, bo nie ma co kupować, bo mieszkańców ubywa, więc sklep się po prostu zamyka. No i sytuacja paradoksalna, w Kazimierzu nie ma gdzie zrobić zakupów, no bo jest praktycznie jeden sklep, bo sklepy się nie są w stanie utrzymać, bo nie ma mieszkańców. Więc musimy podejmować działania takie, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie, którzy zechcą się osiedlić, ale nie pobudować sobie daczę weekendową, tylko zechcą się tutaj osiedlić. I tak jak tutaj koleżanka właśnie powiedziała, przyjechałem tutaj mieszkać. Czyli musimy stwarzać warunki do tego, żeby ci ludzie tutaj przyjadą, którzy tu przyjadą, cieszyli się z tych pięknych krajobrazów, chcieli tutaj mieszkać i mieli ofertę dla swoich dzieci. Tą ofertą jest również jakość szkolenia, prawda? I też nie krytykując niczego, ale zawsze rozmawiając z nauczycielami, zawsze rozmawiając z dyrekcją, zastanawiać się, co moglibyśmy zrobić, żeby jeszcze to poprawić. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Myślę, że w części drugiej na pewno pojawią się od Państwa jakieś pytania. Zawsze chętnie na nie odpowiem. Zresztą nigdy nie uchylam się od tego, jak Państwo mnie, ci, którzy z Państwa mnie znają,
jeżeli spotykamy się na mieście czy gdziekolwiek, zawsze chętnie rozmawiam, na ile mam czas i jestem otwarty na wszelkie problemy mieszkańców, bo problemy mieszkańców są moimi problemami. Dziękuję bardzo. Powstania listopadowego, takie są zapisy w księgach kościelnych. Moja rodzina to jest połowę Bochotnicy, połowę Halewianki i połowę Kazimierzy, ponieważ moja prababcia Aniela Zakiewicz z Siwców pochodziła z ulicy Lubelskiej, a Siwcowizna to jest teren od szkoły po Świętą Annę między Lubelską a Nadrzeczną. W Radzie jestem. Dwukrotnie byłem radnym. Samorządem zajmuję się od 30 lat mniej więcej, bo między 1990 a 2005 byłem policjantem dzielnicowym tutaj, a po przejściu na emeryturę czynnie jestem obserwatorem Rady Miejskiej, obrad Rady Miejskiej. I oczywiście miałem ambitne plany, wizje, i tak dalej, ale z tego się już wyleczyłem. Pierwszą fundamentalną sprawą, która stoi przed radą, przed burmistrzem, to jest kwestia rozdzielenia władzy uchwałodawczej i wykonawczej. Czyli rada powinna być organem takim, jak stanowi ustawa, czyli powinna mieć funkcję kontrolną nad burmistrzem i uchwałodawczą, a nie maszynką do głosowania, ba nie tylko głosowania zgodnie z rekomendacjami burmistrza, ale nawet nie ma możliwości debaty nad danymi problemami. Tak, to są głosy, które możecie Państwo teraz i usłyszeć, i przeczytać, i zobaczyć, gdzie radni mówią wprost. Rada Miejska nie jest tematem do debaty. Rada Miejska nie jest tematem do dyskusji. Wszystkie sprawy omawiamy w zaciszach gabinetów, a tu głosujemy. To są sprawy, to są głosy radnych, które można przeczytać, odsłuchać. I to jest problem. Dlatego, że Rada Miejska, władza samorządowa, nie tylko w Kazimierzu, ale oferuje najniższą jakość usług. I żeby nie być gołosłownym od męża tutaj pani kandydatki radnej, dowiedzieliśmy się, że w Bochotnicy hala, która została pobudowana 12 lat temu, nie tylko przecieka dach i tam trzeba balię podkładać, ale parkiet, który jest hala sportowa, wykonana jest z parkietu, który zagraża bezpieczeństwu zdrowia korzystających tam dzieci czy młodzieży. O tym nikt nie wiedział, bo projektanci to robili i nikt nad tym nie kontroluje. Ja nie mówię, że to jest sprawa rady, ale jest 45 urzędników w naszym mieście, jest referat inwestycji. I takie buble przechodzą. Sprawa, którymi ja się zajmuję, która jest moim konikiem, bo się akurat na tym znam, to jest gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie ścieków, ujęcia wody, inwestycje gminne, no i plan zagospodarowania przestrzennego, na którym się znam i mogę Państwu powiedzieć, po wizycie przedwczoraj, którą miałem w Ministerstwie Rolnictwa, chodziło o wnioski rolne, bo uważam również, że jest wielkim problemem, nieporozumieniem, że jest w gminie Kazimierz Dolny i w ogóle taka struktura jest, 15 okręgów wyborczych. Okręg wyborczy powinien być jeden, wybieranych 10 czy 15 radnych, po to tylko, żeby burmistrz żaden, jakikolwiek by nie mógł manipulować radnymi, tylko żeby Rada działała jako organ, który dba o całą gminę. Tego nie ma, ponieważ burmistrz w tej sytuacji, a chcę Państwu powiedzieć, że różnica głosów, która była i będzie między radnymi, to jest 1, 2, 3 głosy.
Czyli czasami zupełny przypadek może decydować, czy ktoś zostanie radny. Ja kandyduję z okręgu 4, czyli mój matecznik, tam gdzie się wychowałem na Drugich Górach, czyli ulica Doły, Doły, Góry, Dolonki. No tam jest taka na przykład, to nie był mój okręg wyborczy, bo ja, ponieważ ja kandydowałem z miast, z rynku, z okręgu numer 1. Jednym z postulatów, który nie mogłem przeżyć, ponieważ wychowałem się w obozie korzeniowym, to onegdaj nazywało się Głębocznica Kobiałki Jana, nazywał się ten wąwóz. Też postulowałem studium, żeby wpisywać w plan zagospodarowania przestrzennego historyczne nazwy. To swojego czasu wiele godzin spędziłem z dyrektorem Jerzym Żurawskim, który mnie doinformowywał, bo jest ekspertem. Żałuję, że nie jest zapraszany jako konsultant. No i plan zagospodarowania mamy taki, że od 2015 roku trzy obszary, czyli, a może inaczej, tylko dla Kazimierza jest uchwalony plan i dla Cholewianki, Jeziorszczyzny, Walowki i Dąbrówki. Pozostałe miejscowości jest plan nieruszony, leży odłogiem, a umowy były podpisywane na 12 miesięcy. Czyli po prostu skrajna obstrukcja albo dyletanctwo. Nie będę się wypowiadał, bo akurat nie wiem. To jest do załatwienia od ręki. Plany zagospodarowania powinny być nie narzędziem manipulacji, czyli jak na mnie zagłosujecie, to będziecie mieć tam działek, a to były fakty. W studium w 2014 roku w ciągu 2 miesięcy było dorzuconych 60% terenów inwestycyjnych. To mówię tylko po to, żeby uświadomić, jaka jest to skala. To można zmienić pod warunkiem jednym. Jeżeli Rada Miejska będzie działała kolektywnie jako organ, a nie na takiej zasadzie, że się potworzyły, nic się nie potworzyło, jest 3 radnych, a reszta to są ludzie, którzy w 80% w tej kadencji nie zabierali głosu w ogóle przez 5 lat. To można sprawdzić. Tak to wygląda i co jest do zrobienia. Jeżeli by się udało zrobić taki kolektyw, to sprawa mieszkań komunalnych, socjalnych, oczywiście też w miksie czynszowych, to jest do zrobienia. Podam przykład. Jednym z tematów, który leżał mi na sercu, było rozwiązanie sprawy kamienicy gdańskiej. Przy pomocy Romany Rupiewicz, która jest ekspertem, a przynajmniej ma całe zaplecze ekspertów do spraw mieszkaniowych, 16 sierpnia 2019 roku wspólnie z urzędnikiem, panem Marcinem Markowskim, i 4 radnymi udaliśmy się na wizję lokalną do kamienicy gdańskiej. Rzuciliśmy okiem, wróciliśmy dokumenty i sprawa była prosta. No niestety, na 10 sesji 23 sierpnia burmistrz przez 7 minut glanował nas radnych, że bezprawnie wchodzimy nie w swoje kompetencje, nie mamy prawa i tak dalej, i tak dalej. Można to przeczytać w protokole. Tu mówię, co się dzieje, kiedy radni chcą pełnić mandat, a pełnienie tego mandatu nie zawsze jest korzystne dla burmistrza. Ja chciałbym i mam taką nadzieję, że Rada Miejska, jeżeli będzie większość, bo zawsze musi być większość, będzie realizowała swój program z poszanowaniem prawa innych komitetów, czy nawet pojedynczych radnych. Nigdy nie było przypadku, że te postulaty konkretnych miejscowości były rzucone na stół i realizacja inwestycji na przykład drogowych, które dla mnie jest tak oczywiste, jak kupowanie butów, rozstrzygana była w kolejności potrzeby, ewentualnie naprawy, czyli potrzeba i zasadność tych inwestycji. To nigdy nie było robione, tylko to było robione instrumentalnie, w taki sposób, że doraźnie, naraz burmistrz informuje, że jest wniosek napisany, ale my nie mamy wpływu, ani nie możemy, Rada Miejska nie może ingerować, takie głosy były, w
to, o jakie fundusze burmistrz występuje. Uważam, że to powinno być transparentne i to Rada powinna decydować, które rzeczy są ważne. Wtedy i Państwo byście wiedzieli i wybory, byłyby wybory, a nie plebiscyt. Teraz mamy do czynienia z plebiscytem, a nie z wyborami. Niestety taka jest sytuacja. Burmistrz, każdy burmistrz urzędujący ma tą przewagę, ponieważ ma narzędzia do wpływania na opinię publiczną poprzez różne działania. Chociażby straż pożarna, która była tutaj przedmiotem i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście jest to tak oczywiste, jak robienie dróg, czyli kupowanie budów. Natomiast co bym chciał, jeżeli dostanę się do Rady, żeby siąść i załatwić jeden bardzo wrażliwy temat. Otóż w Kazimierzu mamy dysproporcje w czynszach, w opłatach. I teraz dla porównania. Stragan na jednej ulicy. Jeden jest wydzierżawiany w drodze przetargu i teraz jest wylicytowany za 8 tysięcy złotych, a drugi za tak zwane zajęcie pasa drogowego za 900 zł. Za 900 zł. To są fakty. Teraz, czy to jest sprawiedliwe? Nie. Czy to jest z korzyścią dla społeczności? Też nie. Ponieważ nie wiem, jak to się dzieje, ale te problemy będą dochodziły do sytuacji, że będą nie wywiązywać się podmioty z płatności i będą bankrutowane, a inni będą prosperowali. To mi nie chodzi o to, bo jestem w sprawach gospodarczych, jestem wolnościowcem, jestem za niskimi podatkami, ale klarownymi i jasnymi. Dla wszystkich podmiotów powinna być w miarę przejrzysta i jasna, jasne kierunki wydzierżawiania, przetargów i tak dalej. Tak to wygląda i tak to powinno wyglądać. A czy to się uda zrobić? Ja mam nadzieję, że w końcu będzie taka struktura Rady, że radni zaczną rozmawiać w interesie globalnym naszej gminy, kompleksowo, a nie z podziałem na konkretne rzeczy i przeciąganie radnych i takie bezmyślne głosowanie. Niestety tutaj się kłania plan zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. Co udało mi się zrobić? Proszę Państwa, z moich ambitnych celów niewiele, ale udało mi się wspólnie z rolnikiem, Leszkiem Dołęgą, przekonaliśmy jeszcze na początku radnym, że są pewne rzeczy. Budujemy pomniki i silniki. Silniki to jest gospodarka, a pomniki to docenienie wkładu pewnych osób w nasze życie publiczne. I taką jedną z osób, które się udało nam uhonorować, był pan dr Jerzy Żurawski, który przy oporze olbrzymim otrzymał tytuł, który mu się należał. Tytuł honorowego obywatela miasta Kazimierza Dolnego. Dziękuję. Ktokolwiek chce zabrać głos, jest mile widziany. Nie ma żadnego trybu. Jeżeli by były jakieś pytania dla mnie, bardzo chętnie. Każde. A jeszcze jedna rzecz, bo widzę, że to jest moja przemiła konkurentka, to uważam, że w tym okręgu... Ale kłaniam się nisko. Ale od razu chcę powiedzieć, że kilka rzeczy, które jak ja pewne rzeczy widzę. Wybierzemy, panie Januszu, tego, kto będzie dla nas lepszy. Więc już chcę pokazać. Chcę powiedzieć o pewnych absurdach, co się dzieją. Swojego czasu była wręcz wojna, w której brałem udział. W sprawie betonowania wąwozu czarnego. To jest taki jeden z piękniejszych wąwozów, który jeszcze nie został zniszczony, ponieważ wąwóz korzeniowy został totalnie zniszczony. Tam po prostu nie da się wejść, żeby nie bolało serce. Ale ten wąwóz zaczął być betonowany. Ja oczywiście się sprzeciwiałem temu, bo tam nie chodziło o jakieś dojazdy, tylko o tereny inwestycyjne, które tam w planie były przeznaczone. Ale dobra, zaczęliśmy budować, wydaliśmy 350 tysięcy. I przez 3 lata nic się nie działo. Więc teraz mam nadzieję, że ktoś
będzie tym radnym i dopilnujemy, jeżeli ja z pozycji blogera albo radnego, i tutaj myślę, że będę miał wsparcie, żeby tam w końcu ten wąwóz dokończyć, ponieważ jest utopione 350 tysięcy i nie ma perspektyw, żeby to się zakończyło na pytanie, które padło. Dostałem odpowiedź, że na razie nie jest to planowane. Mówię to jako jeden z wielu przykładów rozpoczętych inwestycji i niedokończonych i topienia pieniędzy. To ja może dopowiem w tej sprawie, bo tu właśnie ma taka kwestia, że pan Adamski blokował ten wąwóz na panie Zabutowskiego, a ja byłam to niedobrą osobą, która wspierała mieszkańców, żeby ten kawałek wypalić. O takie były rzeczy. Tam mieszkańcy, kochani ludzie, dojeżdżają do pracy i jestem to niedobrą osobą, blokerką. Nie, nie, to nie tak było. Ten wąwóz, ten wąwóz... Na panu Zabutowskiego. To jest wąwóz czarny. Ale ten jest dla pana nie. Dobrze, nieważne. On został. Plan inwestycyjny, o którym mówiliśmy, że on nie powstał na zasadzie współpracy z Radą, jakichś argumentów, tylko naraz temat się pojawił na stole. Na początku jeszcze był krytykowany na przykład przez radną Wolną, a potem naraz po jednej nocy temat przestał istnieć i betonujemy. Uważam, że te kierunki są niewłaściwe, ponieważ do każdej inwestycji powinniśmy podchodzić racjonalnie i czy takie inwestycje są uzasadnione. Ale mówię w innej kwestii. 4 lata temu został temat zamknięty, do tej pory nic się nie dzieje i skończy się tak jak ta słynna kładka w Bochotnicy, jak słynna kładka w Bochotnicy, gdzie wykonano za wiele milionów złotych wało drogę dla rowerów. Nie chcę właśnie tym temacie. I nie ma kładki, ponieważ nikogo to poza radnym Januszem Kowalskim i Leszkiem Dołęgo, co to nie są nasze rejony, ale to jest nasz wspólny interes. Nie można było się doprosić, żeby ktoś w ogóle zaczął chcieć rozmawiać na ten temat. Okej, ja jeszcze dopowiem, przepraszam, chciałam o tym wąwozie dopowiedzieć, że to jest niedokończone, bo tam jest własność prywatna. I ludzie stawiają warunki i słusznie, ale myślę, że to jest temat do pociągnięcia. Tak jak gdyby to ułożyli kawałek, ludzie są zadowoleni, że jest po turyście. I to jest przykład na skrajnie niską jakość planowania w Radzie. Jeżeli się wchodzi z inwestycją i nie ma się uregulowanych gruntów, no to chyba się w takie inwestycje nie wchodzi. Dziękuję. To zgadza się, jest niedokończone, bo po prostu było fatalnie zaplanowane. Ale wywołała pani ważny temat, taki trochę ogólniejszy. To znaczy, jaka właściwie jest rola burmistrza? Pani bezbłędnie pamięta, że byłem w tę sprawę zaangażowany, byłem autorem petycji, która zebrała bardzo wiele podpisów i tak dalej. Wszystko to jest do znalezienia w internecie, ja niczego się nie wybieram, niczego nie skasowałem, to są wszystko działania publiczne. Rzecz w tym, że ja wówczas, to był rok 2018 bodajże, ja wtedy jako autor tej petycji kilkakrotnie pisałem do burmistrza, to były pisma przez profil zaufany z potwierdzeniem odbioru i prosiłem tam o jedną rzecz. Nie o to, żeby było tak jak ja chcę, tylko żeby burmistrz był arbitrem. Powiedziałem, panie burmistrzu, jest problem, jest sprawa, jest konflikt, niech pan jako gospodarz przyjdzie i niech pan nas pogodzi. Mija 6 lat i ja nie dostałem odpowiedzi na to pismo. To znaczy pan burmistrz nigdy we wszystkich późniejszych sprawach, w jakich angażowałem się publicznie, nigdy osobiście nie odpowiedział na żadne moje pismo. Kiedy nastał pan Godlewski, był to zawsze pan Godlewski. Natomiast w sprawie tego wąwozu podkreślam, wszystko to jest jawne, wszystko to jest publiczne. Ja nigdy nie wymagałem, żeby było po mojemu, wymagałem tylko, żeby burmistrz zapośredniczył, żeby był gospodarzem, dosłownie, żeby był arbitrem. Nic się nie stało w tej mierze i wywołała pani sprawę, która jest bardzo ważna. Otóż inna jest rola działacza, pojedynczego mieszkańca, a inna jest rola burmistrza. Ja nie robię tajemnicy z moich poglądów w żadnej sprawie i właśnie dlatego, że te poglądy są jasne, to będą państwo mogli mnie z nich rozliczać. Będzie jasne, czy potrafię abstrahować od tych swoich poglądów i po prostu szukać zgody, szukać wspólnych rozwiązań. Jest to
chyba najważniejsza sprawa i dla mnie najważniejsza lekcja z tamtej sytuacji, że po prostu rolą burmistrza jest pośredniczyć, jest szukać zgody tam, gdzie są konflikty. Żeby to było możliwe, ja staję przed Państwem zupełnie otwarty i wszystkie moje prywatne poglądy są chyba jasne i jawne, jeśli są wątpliwości. Jestem do dyspozycji. Pozwolę sobie moderować dalszą dyskusję. Aleksander tutaj poprosił, nie wiem, czy się wiąże z tej roli. Proszę Państwa, proponuję, żeby Państwo zgłaszali podniesieniem ręki chęć zabrania głosu. Proszę tylko o jedno, żebyśmy wypowiadając się nie obrażali nikogo i żebyśmy osobie, która mówi, nie przerywali w trakcie mówienia, żeby swobodnie każdy mógł się wypowiedzieć. Pan pierwszy się zgłosił, już proszę bardzo, do mikrofonu, żeby wszyscy nas słyszeli. A ja mam takie pytanie. Marcin Grodzio, ten, który mnie przyznają. Mam takie pytanie, potrzebujemy bardzo, ale to bardzo sklepów jeszcze. Jesteśmy nieprzedmiarzy przed miasta. Nie mamy żadnych usług. I tu za moment będzie wiele ludzi starszych, nie każdy wsiądzie przed sobą. Pojedzie, chociaż nie wiem, Biedronkę, cokolwiek, bo chętnica dalej. Nie mamy szewca, nie ma, ja już mówię o tych rzeczach. Mam tylko aptekę i trzy sklepiki, które są tutaj na rogach i tutaj wiatr jest. A słuchajcie, potrzebuję naprawdę normalne sklepy, żeby pójść pieszo do tego sklepu, zrobić sobie zakupy i wrócić. Bo wszystko trzeba było do Bogownicy. A w tej chwili, kiedy Wilku przyjeżdżał na zakupy do Kazimierza, teraz my do Wilkowa jedziemy. I to było. I bardzo ciężko się żyje z tego. Ludzie oczy rozpracują w hotelu, moje tu nie ma sklepu, majtek się nigdzie nie kupi. Ludzie, no. Taka jak dziura po prostu, miasto. No i a druga sprawa, tak samo z ośrodkiem. Mamy okulistów, którzy mieszkają, mamy kardiologa, który mieszka w Kazimierzu. Więc nie, po prostu nie mam żadnego specjalisty. Musimy po prostu jechać do koła, wszystko pułapy załatwić. A przecież mamy dużo ośrodków zdrowia. Jest opieka społeczna na górze, opieka na dole i to może agencji nie ma jeszcze. Ale też może brzmi to po prostu. Żeby nie umknęło, proszę bardzo, pan Aleksander od razu odpowiedź. Pan będzie kolejny. Pewnie nie będzie pan zadowolony z mojej odpowiedzi, no bo ja oczywiście po wyborach nie otworzę tego sklepu, ale sprawa... Nie dochodzi o miejsce. Tak, właśnie do tego zmierzam. Tak. Brawo. Ale teraz serio. Ja oczywiście też jeżdżę i też mam coś tego jeżdżenia i też pamiętam, jak jeszcze był szewc tutaj pod klasztorem, wcześniej był gdzie indziej, no jesteśmy stąd i pamiętamy, jak było i widzimy, jak jest. Mówiliśmy o tej samej sprawie ostatnio bodajże w Parchatce, gdzie dosłownie już nie ma sklepu, to znaczy po prostu jest oczywiste, że wszystko załatwia się w Puławach, no technicznie rzecz biorąc jest to łatwiejsze, ale jednak problem jest już po prostu, powtarza się któryś raz i wtedy w Parchatce, w innych miejscowościach miałem do powiedzenia nie bardzo dużo, ale powiem to samo Państwu i Panu. Otóż z pewnością jest tak, że to co miasto może zrobić, to używać miejskich lokali nie tak, żeby wycisnąć z nich jak największy czynsz, bo powtarzamy to w wielu sprawach, w wielu kontekstach, gmina nie jest firmą. Nie chcę już wchodzić w debaty z, że tak powiem, decyzjami obecnej władzy, ale ja nagminnie, wręcz no na każdym kroku widzę takie podejście i myślenie analogicznie o gminie jako biznesie, jako firmie, w której słupki mają się zgadzać. Nie, no oczywiście gmina istnieje po to, żeby służyć mieszkańcom, a nie po to, żeby wykręcać wyniki finansowe, więc z pewnością narzędziem, które mamy, są nieruchomości, które jeszcze te, które zostały, nieruchomości gminne i w tych nieruchomościach jest w naszym interesie, żeby były przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, które służą mieszkańcom i wtedy zasługują na preferencyjny czynsz. Jest to sprawa trochę analogiczna, jak mówiliśmy innego dnia o lokalach miejskich, to znaczy jeśli na przykład jest miejsce, w którym
tubylcy, za przeproszeniem, czują się dobrze, jest to miejsce, jak to się teraz brzydko mówi, kulturotwórcze, jeśli jest miejsce, gdzie można po nieszporach pójść na niedrogą herbatę, to takie miejsce, jeśli jest w lokalu miejskim, zasługuje na preferencyjny czynsz, bo po prostu pełni jakąś rolę w całej społeczności. Teoretycznie dotyczyłoby to również niezbędnych usług, niezbędnych sklepów, natomiast w praktyce podejrzewam, że nasze możliwości będą kruche, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Natomiast to, co chyba możemy panu obiecać, i jeśli ktoś z kandydatów chciałby dodać od siebie dwa słowa, to może od razu. Ja znam te sprawy z własnej ręki, to znaczy mam wrażenie, że coraz częściej u władzy są ludzie, którzy nie jeżdżą M-ką, którzy jeżdżą do lekarza, do Lublina, którzy po prostu nie wiedzą, ja też jeżdżę do Wilkowa, wiem, że właśnie jest to sensowne robić tam zakupy. Mam wrażenie, że coraz częściej władze nie mają styczności z tymi banalnymi problemami, nie wiedzą, jak działa kolejka do przychodni, czy raczej jak nie działa i tak dalej. My chyba chcemy państwu powiedzieć, że sami uczestniczymy w tych problemach, ale to oczywiście jeszcze nie jest gwarancją, że znajdą się rozwiązania. Polityka lokali miejskich będzie prospołeczna, natomiast czy to sprawi, że pojawi się szewc? No sytuacja jest trudna, bo mówimy tu po prostu o sytuacji, że tak powiem, cywilizacyjnej wręcz w całym kraju. Niestety nie mam lepszej odpowiedzi. Ja tylko odpowiem, że długofalowo patrząc na ten temat, powód tego, że tak się dzieje, to jest taki, że wyludnia się miasto. Żaden biznes nie utrzyma się, jeżeli w rynku będzie garstka mieszkańców i on będzie tylko bazował na turystach, bo koszty utrzymania sklepu są dla biznesmenów. I ja też rozmawiałem z ludźmi, którzy prowadzili sklepy na przykład. No ja wolę to przeznaczyć na pokoje, to mi się to lepiej opłaci. I tutaj się kwestia zamyka. Czyli żeby te problemy rozwiązywać, to trzeba też popatrzeć na to pod kątem takim. Jest mieszkaniec, który chce się pobudować, ma kawałek działki, ale ona nie jest budowana. Trzeba mu pomóc, żeby ona została budowana, żeby tu został ten mieszkaniec. Bo on tutaj mieszkając, tu będzie robił zakupy. Jego podatki będą wpływały do naszego budżetu, a to jest 35% podatku dochodowego, który każdy z nas tutaj płaci, zostaje w budżecie gminy. I od tego zależy też budżet gminy, prawda? Ilu mamy mieszkańców. Prowadzą działalność gospodarczą tutaj, jeżeli będzie mógł się utrzymać, on też będzie płacił podatki, ale przede wszystkim też da miejsca pracy komuś, kto będzie, nie będzie tak przedsiębiorczy jak on, ale będzie chciał pracować. No i mieszkaniec, który tutaj mieszka, będzie mógł skorzystać z tych usług. Także to też trzeba pod tym kątem spojrzeć. No ale mi to chodziło o to, że mamy stację CPN-u, jest duży kawał z tyłu, gdzie niby jest ten bazar. Jest to stare, brzydkie płyty popękane, ze starą siatką, bo jest bajzel, jak się jeżdża. Ja już nie mówię o tym, że gówno śmierci z oczyszczami, to dla niewidomych znaczy, żeby zarodkać wieżą, no taki... A drugie sprawa jest ten teren tutaj za ten... Dajcie wydzierżawę, nie wiem, Biedroncem, jakiemuś marketowi, niech zrobią, nie wiem, białego kamienia ją dostosują się, żeśmy normalny sklep mieli dobrze. Straż pożarna nie chce. To znaczy tak, Straż pożarna już jak gdyby nie chce tego. Ten teren był cały czas przewidziany w planie przestrzennym do tej pory na rozbudowę straży pożarnej. Ostatnio Straż Pożarna powiedziała, że im to wystarczy, co mają, że oni rozbudują ten teren i w zasadzie mogą tam zostać, bo tam jest kwestia tego wyjazdu niewrasobliwego takiego, że jest ciężko wyjechać, ale oni mówią, że sobie z tym poradzą i nie ma sensu budować nowej strażnicy w nowym miejscu, prawda, że to by im wystarczyło. Ja uważam, że tamto miejsce przy CPN-ie na straż jest idealne. To jest szybki wyjazd i to jest istotne. Oczywiście jest to kwestia do dyskusji. Ja mówię, o każdym temacie powinniśmy dyskutować i każdy głos, czy ja się z nim zgadzam, czy nie, brać pod uwagę. Proszę bardzo, pan Sylwester. Tak. Dzień dobry. Nie wiem, czy słuchasz mnie, czy działa, Ja przypomnę, że nazywam się Sławomir Doraczyński.
przyszedłem tutaj z takim może nie aż wielkim problemem, ale chciałem to wypowiedzieć w forum publicznym. Próbowałem poruszać na Kaźmierskim Facebooku, naszej loży, ale zero od zero. Więc chodzi mi o to, że po słuchaniu pana burmistrza i tutaj naszego radnego kolegi Kowalskiego mam pewne nadzieje. Chodzi mi o kładkę właśnie w pochodnicy dla ścieżki rowerowej. Bo jak to mówią, ja cytuję klasyka, nie ten magister, co zaczyna, ale ten, co kończy. No ten klasyk, no to pan Miller, wiesz, to nie moja bajka, ale powiedział, uważam, słusznie. I już tyle kadencji minęło i sprawa tej ścieżki rowerowej jest niezakończona. A tu chodzi też o bezpieczeństwo. Nie każdy jeździ samochodem. Ja na przykład jeżdżę rowerem. I chciałbym bezpiecznie do tych puław, chociażby po te zakupy czasami jak jadę. Jechać bezpiecznie, a nie jechać tą drogą, która jest naprawdę niebezpieczna i strach jechać przez tą ulicę, przez parchatkę, przez tą szosę. No inna sprawa, że ta ścieżka rowerowa też nie za bardzo ciekawie wygląda, bo ona, uważam, powinna iść wierzchem wału, a nie dołem tego wału, żeby ten cały widok Wisły piękny dla tych turystów, którzy przyjeżdżają do Kazimierza, był, no żeby się po prostu zjedzili, żeby to było to piękne oglądane przez ten cały czas, prawda? Ta droga dolna niechby była dla traktorów, bo tak traktory jeszcze to zauważyłem już nieraz. I niechby tak zostało, ale na górze jaki problem zrobić ścieżkę na wale? Przecież te rowery aż takie ciężkie nie są, żeby się dało tylko zawalił, prawda? No także to właśnie jest to, co mnie boli. I oczywiście nie chodzi o jakieś ścieżki w mieście, bo to są niepotrzebne. Chodzi o wyjazdowe ścieżki. Oczywiście jeszcze kiedyś usłyszałem plany budowania przez Wisłę kładki rowerowej i pieszej, byłem, no bardzo się ucieszyłem, chociaż to chyba dużo okrejnie. Ale gdyby tak było, proszę Państwa, szlakiem na Wisłę Wiślańskim, by można było rowerem przez całą Polskę przejeżdżać, jak pan burmistrz mówił, turystyka ta właśnie rowerowa i po przejście przez Wisłę, no to byłoby cudowne. Tyle po mojej strony. I jest ta rzecz, co jeszcze inne problemy kultury i tak dalej, ja nie będę ich teraz poruszał, bo to nie ten czas. Znaczy, wbrew może dla niektórych, wbrew pozorom, pan poruszył naprawdę sprawę absolutnie, no strasznie ważną dla przyszłości. Trochę prywaty. Ja najdalej na rowerze byłem w Wenecji z powrotem drogą okrężną przez Alpy i z powrotem przez Słowenię. Mówię o tym dlatego, że po prostu ja wiem, jaka infrastruktura cyfrowa już towarzyszy turystyce rowerowej, takiej długodystansowej, naprawdę na serio, to będzie wielka rzecz. Powiem to jeszcze raz. To będzie wielka rzecz. Turystyka rowerowa to nie jest nisza, to będzie po prostu fenomen europejski, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe wzdłuż Wisły. Cała ta kostka jest do przebudowy, to wszystko w ogóle ma inną przyszłość. Ścieżki, oczywiście koroną wału, no to jest ABC i naprawdę dożyjemy tego, to się stanie bardzo szybko. Jeśli chodzi o kładkę w pochodnicy, to na szczęście jest dobra wiadomość. Nie wiem, czy wszyscy Państwo śledzą kampanię wyborczą w Puławach, ale parę dni temu wszyscy kandydaci na prezydenta Puław wypowiadali się właśnie o tym, o kładce, o domknięciu tej drogi rowerowej Puławy Kazimierz, więc mam nadzieję, że ktokolwiek będzie prezydentem Puław, to dorzuci grosza. Jest to w zasadzie sprawa wspólna, nawet jeśli kładka jest na terenie naszej gminy i słyszę, że prezydenci Puław już używają tego w kampanii wyborczej, bo ludzie z Puław chcą przyjeżdżać w weekend do Kazimierza na rowerach. No a jeśli prezydentem będzie nasz człowiek, no to mam nadzieję, że sprawa w ogóle może być, będzie, no to jest uznana w ogóle za załatwioną. Ale naprawdę fajnie, że pan o tym powiedział, bo to naprawdę będzie ważna sprawa. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani się w kolejnym. Bo trzeba, myślę, uważać, co się mówi, bo później to odbija się na ludziach. Ja może przeczytam, jakie miał pan postulaty wyborcze i to dotarło do nas. Ale kto powiedział? Pan burmistrz, pan wydał, pan burmistrz. Mówię chyba wyraźnie. Likwidacja.
Proszę Państwa, prosiłem, żebyśmy nie przerywali sobie. Głos ma Pani Iwona. Proszę, żeby Pani Iwona... Trzeba jakiejś super szkoły, żeby nauczyć czytania ze zrozumieniem. Rzeczywiście jest dokładnie tak, co do słowa, jak Pani właśnie przeczytała. To znaczy zlikwidujemy wiejskie szkoły wtedy i tylko wtedy, kiedy w żadnej z nich nie będzie już ani jednego dziecka, bo wszyscy będą chcieli z własnej woli wysyłać dzieci do szkoły w Kazimierzu. Tak znakomita ona będzie. Rzeczywiście, no, dokładnie jest tak, jak Pani przeczytała. Taka jest moja intencja. To znaczy, że... Ale przepraszam bardzo, nie przerywamy sobie... Dobrze, i... proszę, powtórzę trzeci raz. Tak jak Pani przeczytała, słowo w słowo, nie zlikwidujemy żadnej szkoły wiejskiej, dopóki będą chodzić do takiej szkoły dzieci. Jeśli tylko rodzice będą chcieli posyłać dziecko do szkoły w Dąbrówce czy w Rzeczycy, a nie dowozić je do szkoły w Kazimierzu, tak długo te szkoły lokalne im się należą. Mówiłem o tym wielokrotnie i w spotkaniu w szkole w Dąbrówce z panią dyrektor i w spotkaniu wyborczym w Dąbrówce. Sprawa jest dla mnie zupełnie klarowna. Ja oczywiście nie mam, w żaden sposób nie porównywałbym się z panią czy z panią Wolną, z którą dyskutowałem na te tematy, ale nadal wydaje mi się, że będę pierwszym burmistrzem Kazimierza, który również był nauczycielem, jakkolwiek krótko w swojej karierze zawodowej. Mówiłem wielokrotnie publicznie, że uważam dość staromodnie ten zawód za zawód po prostu powołania. Mówiłem nawet w moim wystąpieniu dzisiaj, jak skandaliczną, jaką hańbą dla samorządów są pensje nauczycielskie. Może mi Pani wierzyć, że z całą powagą traktuję szkolnictwo i nie uważam, żebyśmy tutaj mieli, tak jak Pan Kowalski ostatnio cytował Pana Burmistrza i Panią Skarbnik, żebyśmy na sprawy szkolnictwa mieli patrzeć po prostu z wyrachowania przez pryzmat słupków i opłacalności, bo koniec końców ta sprawa jest ściśle powiązana z największym problemem naszej gminy, to znaczy z tym, że my po prostu musimy konkurować o mieszkańców. Tu rzeczywiście trochę działa taki wolny rynek, Kazimierz się wyludnia i jeśli chcemy, żeby gmina po prostu trwała, żeby trwały tu rodziny, żeby chciały tu mieszkać, to sprawa szkół jest absolutnie kluczowa, bo coraz więcej ludzi ma swobodę pracowania zdalnie, są w tej sali takie rodziny. Ludzie, którzy mogą pracować zdalnie, potrzebują tylko światłowodu i potem świetnej szkoły dla swoich dzieci. I dla tej szkoły są w stanie się przeprowadzać w inne miejsca. Są ludzie, którzy tak bardzo chcą mieszkać w Kazimierzu, że dowożą codziennie dzieci do przedszkola w Lublinie.
ale nie wszyscy są gotowi na takie poświęcenie i musimy dbać o to, żeby te żłobki, przedszkola i szkoły u nas były jak najlepsze. Nie chcę teraz Państwa zanudzać i powtarzać to, co mówiłem w Dąbrówce, natomiast jeśli chodzi o szkołę naszą w Kazimierzu, to mówiąc najkrócej, mówiłem, że jeśli już podjęliśmy tę decyzję, bardzo dziwną decyzję o budowie takiego, a nie innego, tak przeskalowanego i tak źle zaprojektowanego budynku, a mówię tutaj oczywiście o tym, że nie ma pompy ciepła, że ten budynek jest tak energochłonny, że teraz trzeba dolepiać klimatyzację, że nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej i tak dalej. Jeśli już zdecydowaliśmy się na taki budynek, to on jest wyzwaniem dla całego samorządu. To znaczy naprawdę musimy go wypełnić dziećmi, on musi przyciągać dzieci i dokładnie tak jak pani przeczytała, dokładnie tak jak napisałem, po prostu ta szkoła musi być najlepsza na wschód od Wisły, żeby rzeczywiście okazało się, że ten budynek, za przeproszeniem, się opłaci. Ostatnie słowo. Ma pani rację. Ja rzeczywiście po rozmowach z ludźmi usunąłem ten fragment, który pani przeczytała, bo okazało się, że jest za trudny do przeczytania ze zrozumieniem i ludzie wyciągnęli z niego wniosek. Dziękuję bardzo. Pan Janusz prosił mnie, potem pani Romana. Jeszcze jedna kwestia, bardzo krótko. Ja akurat polegam na głosie ekspertów i dwukrotnie w 2011 i potem w 2018 prowadziliśmy krucjatę w obronie szkół gminnych Rzeczycy, Bochotnicy i Dąbrówki. Ale proszę Państwa, 15 grudnia 2020 roku na połączonych komisjach Rady Miejskiej burmistrz wespół z panią skarbnik powiedzieli wprost: musimy rozwiązać problem wiejskich szkół poprzez ich albo połączenie, albo zamianę, albo przemianowanie w stowarzyszenia. To jest do odsłuchania. I rok później zapytałem, kiedy będzie ta debata. Wtedy zostałem okrzyknięty, że Janusz Kowalski chce likwidować szkoły gminne. Ale coś. Dobrze, ostatnie zdanie. Słuchajcie, jak nie może być? Ja zadałam jedno pytanie. Przepraszam. Po kolei, spokojnie. Nie wszyscy na raz. Pani Romana była w kolejności. Potem pani, proszę bardzo. Można się zapisać? Tak, proszę bardzo. Jak nie zapomnę, proszę mi przypomnieć. Ja tylko chciałam, proszę Państwa, taki krótki komentarz do pani kandydatki, która mówiła o zajęciach pozalekcyjnych i braku dla dzieci. I też tutaj do pani wypowiedzi w związku z jakością naszej szkoły. Proszę Państwa, taki przykład, który przeżyłam sama. Kiedy pan Pomianowski został burmistrzem, przyszłam do Domu Kultury i wtedy jeszcze dyrektorem był pan Mariusz Błoszek-Mazurek i zaproponowałam, że zupełnie za darmo, z wielką przyjemnością przeprowadzę kurs dla dzieci i młodzieży z historii sztuki, dla dzieci, które chciałyby zdawać maturę z historii sztuki. Zaproponowałam, że jako wykładowca akademicki zrobię to bezpłatnie, właśnie w ramach takich darmowych korepetycji. Proszę Państwa, ja zostałam totalnie zablokowana. Pan Mariusz mi to powiedział, że po prostu dyrektorzy mieli zakaz ogłoszenia tego na zebraniach z rodzicami. Dlaczego? Dlatego, że Romana Rupiewicz. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ja mogę do tego, co powiedziała pani Romana, ponieważ kiedy pan Rupiewicz... Nie udzieliłem pani jeszcze głosu, proszę podnieść rękę po kolei. Pani, potem pan, potem pan. Dobrze? Proszę bardzo. Dzieci moje właśnie miały szansę być kształcone przez tych gorszych nauczycieli. Dzisiaj syn po tej szkole naszej kazimierskiej, po tych nauczycielach niewykwalifikowanych, jest magistrem prawa, jest na trzecim roku aplikacji notarialnej. Córka skończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
osiągając tytuł magister inżynier. Następne dwie córki ukończyły Politechnikę po tej naszej kazimierskiej szkole. Później jeszcze będę miała inne pytania. Dziękuję bardzo. Proszę pan. Odpowiem może, że naprawdę, przepraszam. Proszę o jedno słowo. Klucz mojej wypowiedzi, znaczy ja po kazimierskiej szkole zrobiłem doktorat na bardzo sobitym stypendium międzynarodowym. Także oczywiście są takie przykłady, wie pani, ale rzecz w tym, że jestem kandydatem na burmistrza. Jest tak, fakty, więc niech pan posłucha. Faktem jest, że jestem kandydatem na burmistrza i zgłaszają się do mnie rodzice dzieci, rodzice, którzy mają blisko do szkoły w Kazimierzu, mają po drodze do szkoły w Kazimierzu, a wożą swoje dzieci do Dąbrówki. Tacy ludzie się zgłaszali również na spotkaniu w Dąbrówce. Nie mogę ich głosów ignorować. Ja słyszę pani głos, słyszę, za przeproszeniem, swój własny głos i swoje własne doświadczenie, ale jako kandydat na burmistrza muszę poważnie potraktować rodziców, którzy przychodzą na zebrania i mówią o zupełnie innym doświadczeniu niż nasze, niż pani i niż moje. Więc znów, jeśli celem naszego samorządu jest mieć najlepszą szkołę na świecie w Kazimierzu, no to chyba jest to dobry cel. Przepraszam bardzo, ale prosiłem na początku, żebyśmy nie mówili, jeżeli nie udzielę głosu, bo to się, ta dyskusja wtedy robi nieefektywna. Proszę bardzo, obiecałem pani.